26 grudnia wspominamy świętego Zenona z Majumy, biskupa. Majuma było starożytnym miastem nad Morzem Śródziemnym w pobliżu Gazy w Palestynie. Zenon, jak podaje historia kościoła napisana przez Sozomenusa, był chrześcijaninem. Jako młody człowiek był mnichem. Pod koniec IV roku został prawdopodobnie pierwszym biskupem Majumy. Martyrologium rzymskie podaje, że Zenon wybudował bazylikę ku czci Eusebiusza, Nestabiusza i Zenona, swoich kuzynów, którzy zginęli w Gazie w czasie prześladowania chrześcijan za czasów Juliana Apostaty. Wiadomo o nim jeszcze, że pracował na swoje utrzymanie i na potrzeby ubogich jako tkacz. Data śmierci Zenona nie jest nam znana. Módlmy się. Wszechmogący wieczny Boże, Ty dałeś swojemu ludowi jako przewodnika świętego Zenona biskupa. Przez jego wstawiennictwo obdasz nas ojcowską miłością. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.